Kilkanaście godzin przed zwycięstwem na Alpe Cermis Justyna Kowalczyk osiągnęła inny szczyt i inny hat-trick. Po raz trzeci z rzędu wygrała 77. plebiscyt Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10 najlepszych sportowców Polski. Po raz trzeci Justyna Kowalczyk zdobywa tę złotą statuetkę. Jest genialna. Ma charakteru za 10 sportowców. I plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Polski wygrała zdecydowanie. Już przed rozpoczęciem gali mistrzów sportu wszyscy wiedzieli, że triumfować może tylko Justyna. Zasłużyła na to, tak jak w zeszłym roku. Myślę właśnie, że ona zajmie pierwsze miejsce. Super sportowiec, profesjonalista. Nawet mistrz świata w skoku o tyczce, uznany za nadzieję olimpijską na Londyn, Paweł Wojciechowski, nie liczył na wygraną w plebiscycie. Myślę, że ja już limit pierwszych miejsc na rok 2011 wyczerpałem. Królowa nart znów nie mogła być na gali. W jej imieniu wyróżnienie odebrali rodzice. Z daleka, bo z rajdu Dakar, dziękował także trzeci w głosowaniu kibiców Adam Małysz. Plebiscytowe podium reprezentował na gali Bartosz Kurek, który z wręczającym mu czempiona Jerzym Dudkiem do łez rozbawili publiczność. Najdroższy statyw na świecie. Dobry wieczór Państwu. Kurek odebrał jeszcze jedno wyróżnienie. Siatkarze reprezentacji Polski zostali drużyną roku. Plebiscyt tradycyjnie zwieńczyła szampańska zabawa na balu mistrzów sportu.